strajku, tej demonstracji. Żeby było jasne, więc nie patrzmy tak w tę stronę, jakby tu była scena. Tam jest reprezentant władzy, w związku z czym możemy się odwracać w tamtą stronę i krzyczeć. Ja akurat nawet kabel mam po prostu za krótki. Chronimy trochę przed wodą kolumny. Natomiast nie ma tu żadnego wyraźnego organizatora. Każdy, kto przyszedł, czuje się organizatorem. Tak. Że burmistrz dzisiaj na biało. Wszyscy, którzy dochodzą, znają tekst piosenki. Ci, którzy parę razy to zaśpiewali, muszą teraz wziąć odpowiedzialność za naukę dla reszty. Na tym edukacja polega, jest zaraźliwa. Z piosenką tak zrobimy, chleba i rusza. Każdy śpiewa jak umie, nawet jak nie potrafi, niech tuczy, niech krzyczy, ale niech nie śpiewa tekst.
na nogi, jeszcze raz, skupmy się. Dobrze, widzę, że... Teraz nie mamy głosu. Teraz nie mamy głosu. Chcę powiedzieć... Także, nie, komu to pochwały. Chcę powiedzieć, że trudno powiedzieć, że się cieszę, że się tym zabraliśmy. Nie da się powiedzieć. Rodzić dzieci chore, niezdolne do samodzielnego życia. Będą musiały rodzić dzieci z wadami genetycznymi. Będą musiały rodzić dzieci spłodzone podczas gwałtów, również gwałtów zbiorowych i ze szczególnym okrucieństwem. Będzie to dotyczyło również nieletnich dziewczynek. Każda, która zajdzie w ciąży, będzie musiała urodzić. Nawet jeśli będzie miała na przykład 11 lat. Nawet jeśli sprawcą ciąży będzie jej własny ojciec. Nie ma zgody na piekło kobiet. Musimy zrobić wszystko, aby się nie rozpętało. Ratujmy kobiety! Jeszcze Polka nie zginęła! 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 Dobra, to ja się wypowiem jako osoba ciężarna. Ja obawiam się tego, że nie będę miała dobrej opieki lekarskiej, ponieważ lekarze będą bali się, na pewno będą bali się podjąć jakiekolwiek badania związane z ciążą, żeby ratować kobietę w ciąży. Ja jako zdrowa matka chcę zapewnić swoim dzieciom przyszłym, ewentualnie, jeżeli się uda, wszystko, co będzie najlepsze. Jak również, jeżeli każdy dobrze wie, pierwsze 3 miesiące życia płodu, tak, są zagrożone poronieniem. Jeżeli coś by się wydarzyło, kobieta wędleje, zasłabnie, poroni, ma się później obawiać sądu, ma się bać wyjść na ulicę, co dalej będzie z taką kobietą? Nie dość, że piekło poronienia jest najgorszą rzeczą, która może spotkać kobietę, która czeka na dziecko, to jeszcze ciągnijmy ją po sądach, czemu nie? To po prostu niszczy nas od środka. Nie pozwólmy na to. Po prostu nie pozwólmy. Stop przemocy! Wobec kobiet! Stop
serdeczne pozdrowienia od wszystkich, którzy dziś brali udział między innymi w Bielsku. Część Bielska pojechała na 16 do Katowic, część z nas przyjechała do Cieszyna. Pozdrawiam serdecznie zaskokowo wszystkich Cieszyńców, Ukrainianów, Cieszyńców, którym sobie spisałam, że dziś powinni być tutaj spotkać. Moje drogie, dziś ktoś mi zarzucił, że wyglądamy jak śmierć. Nie, proszę Państwa, wszystkich informuję, że my jesteśmy jak najbardziej pro-life. Jesteśmy za życiem, najpierw za naszym życiem, bo już tu jestem na tej ziemi i mam jak każdy mężczyzna i jak każda kobieta, wszyscy mamy prawo do sprawiedliwego traktowania, do tego, żeby mieć lekarza, a nie prokuratora nad własną głową, do tego, żebyśmy mogli nie zważyć się na to, żeby jakiś dziad, za przeproszeniem, dyskutował i mówił mi, ile mam mnie dzieci, w jakim one mają być stanie i gdzie i kiedy mam sobie chodzić. Nie zgadzam się na to, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia, jak wygląda rodzina, dyskutował, jak ta rodzina ma wyglądać. Proszę Państwa, wolność, równość, demokracja. I nie ma zgody na zmianę. I moi panowie, wesprzyjcie nas, bo najpierw wezmą się za nas, a potem się chwycą za was. W związku z powyższym, wolność, równość, demokracja dla wszystkich, którzy żyjemy, a każda z nas, każda, która ma rozum na głowie, a mamy ten rozum tu w tym tłumie, niestety wielu z PiS-u im brakuje, no trudno. Natomiast dalej. Musimy protestować w tej chwili tak, jak jest pokojowo, bo co nam zostaje? W tym jesteśmy najlepsze, to możemy, to jako matki i kobiety, jako te, które mówi się słabsze, ale na pewno nie jesteśmy słabsze w słowach, a w czynach też, bo 5 razy więcej musimy w pracy pracować, żeby dostać 3 razy mniej. Wolność, równość, demokracja, moje drogie. I nie dajmy się równość. Przy okazji akurat kodowcy spotykają się w czwartek u Kończakowskich o 18. Dziękuję. Proszę Państwa, moje drogie panie, jestem w wieku, widać jasno, mam za sobą pracę zawodową. Mam za sobą macierzyństwo i chcę wam powiedzieć kilka słów wreszcie w tym. Spełniłam się zawodowo i wypełniłam zawód, który mnie cieszył i sprawiał mi satysfakcję. Urodziłam dziecko w momencie, kiedy najbardziej tego pragnęłam. Miałam szczęśliwe, spełnione życie. I ja wiem, ja doświadczyłam tego, co wy możecie stracić. W Ostrawie powiedziała, że dzisiaj tam będzie protestować, bo nie może być tutaj. Marta cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Od dziecka jest na wózku inwalidzkim i napisała na swoim blogu, polecam, Wonder Woman on Wheels, napisała, że zawdzięcza wszystko swoim rodzicom, ich poświęceniu, ich wytrwałości. Oni ją nauczyli wszystkiego, oni ją nauczyli walczyć o swoje prawa. I mówi, tylko oni wiedzą, ile kosztuje wysiłku, żeby w tym państwie zdobyć pieniądze na rehabilitację chorego dziecka. Jej rodzice zdecydowali się nie mieć kolejnych dzieci, ponieważ nie mieliby na to możliwości. Mama poświęciła całkowicie swoje życie opiece nad córką. Marta powiedziała, dosyć, precz od mojej macicy i precz od naszych macic, tak? To jest nasze prawo i kobieta ma prawo decydować, a nie Sejm, nie posłowie, czy możemy dokonać aborcji, czy nie. To jest nasze prawo. Nasze prawo. Nasze prawo. Polecam bloga Marty Zając, Wonder Woman on Wheels, która naprawdę może sama powiedzieć, jak to jest być dzieckiem niepełnosprawnym, kobietą niepełnosprawną w tym kraju, ile to kosztuje pieniędzy i jak państwo dba o dzieci narodzone, o narodzone dzieci, te niepełnosprawne. To jest nasze